Federacja All Elite Wrestling w końcu potwierdziła nam wprowadzenie tytułów, na które fani czekali od samego założenia AEW. Organizacja Tonego Khan od dawna posiadała bardzo rozwiniętą potencjalną dywizję Trios i nareszcie zostanie to bardziej wykorzystane. 8 drużyn zawalczy w turnieju, który swoje zwieńczenie będzie miał 4 września na gali All Out. Death Triangle, United Empire, La Faction Ingobernable, Young Bucks i ich partner, House of Black, Dark Order, Trustbusters i Best Friends. 24 osoby, ale tylko 3 będą ukoronowane mianem pierwszych w historii AEW mistrzów Trios. Kto według nas zasługuje na to miano? Zaznaczam, że nie chodzi w tym filmie o czysto typowanie, kto ma większe szanse, tylko o to, kto powinien wygrać ze względu na swoją sytuację i potencjalną przyszłość. Tak więc ja nazywam się Marcel Ludkowski z Wotis Wrestling, a oto ranking drużyn, które zasługują na zdobycie mistrzostw AEW Trios. Zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, by nie przegapić kolejnych tego typu filmów. Zachęcam też do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie możecie rozmawiać z ponad 6000 fanów wrestlingu. Miejsce 8. The Trustbusters. Ari Daivari, Parker Bordo i Slim J. Drużyna, która została złożona przez ostatnie połączenia na AEW Dark, a główną osobą jest niewątpliwie nie tak dawno zwolniony z WWE Parker Bordeaux. Nazywany niegdyś nowym Brockiem Lesnarem szybko odnalazł coś do roboty, chociaż nie wiem, czy jest to odpowiednie miejsce dla niego dla rozwoju. Parker otrzymał stajnię, w której będzie się uczył od zdecydowanie bardziej doświadczonych w tej branży Ari Daivariego i Slim J. W turnieju o tytuły Trios jednak mają marginalne szanse na chociażby awans do półfinału, bo ewidentnie zostali tu wrzuceni tylko dlatego, że nikt inny nie był dostępny do występu. W ćwierćfinale zmierzą się z Best Friends i spokojnie można powiedzieć, że jeśli Bordeaux nie dostanie jakiegoś kolosalnego i natychmiastowego puszu, to zostaną oni po prostu zmieceni. Wystarczy też wspomnieć, że najpewniej będzie to dopiero druga walka tej trójki jako stajnia, więc nawet logicznie nie ma to raczej sensu, by ugrali coś więcej niż uniknięcie kompromitacji. Miejsce 7. The Elite. Kenny Omega i Young Bucks. Dlaczego tak nisko się spytacie? Dlaczego nie na pierwszym? Przecież The Elite najlepsza stajnia w historii. Odpowiedź jest prosta. Jednym z podstawowych zarzutów do AEW było masowe i często niepotrzebne stawianie dla osoby z The Elite. Wszystko zaczęło się od Hangmana Page'a w 2019 roku, gdy z bycia midcarderem w Ring of Honor szybko otrzymał szansę na zostanie pierwszym mistrzem AEW. Obecnie jak najbardziej było to logiczne. Był w stanie zostać twarzą federacji, tak też się stało, ale wtedy ani trochę. Mając też wiele znacznie lepszych tag teamów, AEW wolało postawić na połączenie Hangmana i Omegi, by ci zostali mistrzami i zmierzyli się jeszcze z Young Bucks na Revolution. Cody bawiący się w Triple H'a pod względem ego zostając kompletnie niepotrzebnym i niechcianym przeciwnikiem Chrisa Jericho na Full Gear 2019. Do tego dochodzi też mistrzostwo TNT, które powinien wtedy wygrać Lance Archer, jeśli ta federacja miała być miejscem na otrzymanie wielce zasłużonej szansy. Young Bucks w tym roku znów pokazali, że nic się nie zmienia i wygrali tytuły tag team od Jurassic Express, co ponownie nie było potrzebne. Teraz też wraz z tajemniczym partnerem są głównymi faworytami do wygrania turnieju tytuły Trios. Czy to będzie ktoś inny niż Kenny Omega? Wątpię. Będę zdziwiony, jeśli nie teraz, to nawet może dołączyć w dalszym etapie turnieju. Są inne drużyny, które znacznie bardziej zasługują i wręcz potrzebują zdobycia tych tytułów, o czym też sobie później powiemy. Oni tego kompletnie nie potrzebują w momencie, gdy i tak na horyzoncie zbliża się ich rywalizacja z byłą Undisputed Era, która jest nam zwiastowana od dawna. Miejsce 6. United Empire. Will Ospreay i Aussie Open. Stajnia dosyć zaskakująco wzięta z New Japan, z pewnością doda sporo jakości tego turniejowi, chociaż do faworytów nawet się nie zaliczają. Aussie Open to jeden z najbardziej utalentowanych tag teamów na świecie, jednak nadal nie otrzymują tak dużo atencji przez głównie występy na scenie brytyjskiej. Udział w galach amerykańskiego oddziału New Japan Pro Wrestling spowodował, że zainteresowało się nimi nawet AEW, a w walce o zdobycie mistrzostw Trios będzie ich prowadził Will Ospreay. Lider United Empire to oczywiście światowa czołówka i jeden z najlepszych zawodników niezakontraktowanych ani przez AEW, ani WWE. Tutaj jednak jako trójka nie mają większych szans na zdobycie tytułów, szczególnie też, że mają bardzo trudnych rywali w ćwierćfinale.
Odpowiadając jednak na pytanie, czy powinni wygrać, to też nie, bo cała trójka będzie mocno wędrować, a w innych federacjach raczej nie będą bronić tytułów. Z pewnością byłaby to ciekawa grupa mistrzowska, no ale bardzo ciężko będzie dojść do kompromisu pod względem ich występów. Miejsce piąte, Death Triangle, PAK i Lucha Brothers. Gdyby ten film był nagrywany i sam turniej rozgrywany przed ogłoszeniem mistrzostwa All Atlantic, z pewnością znaleźliby się wyżej, bo jeszcze bardziej potrzebowali tych pasów. Przypadek PAKa jednak sporo zmienia w tej sytuacji, gdyż ten już ma co robić, podróżuje, możliwe i miejmy nadzieję, że też czeka go wyjazd do Japonii, by bronić tego tytułu. Lucha Brothers praktycznie od samego początku nie byli w takiej sytuacji z tego względu, że walczyli o tytuły tag team oraz są dobrze znaną marką w świecie poza WWE. Od jakiegoś czasu czuć jednak było lekkie wypalenie całą tą trójką po tym, jak Death Triangle toczyło kilkumiesięczną rywalizację z House of Black, która nie było wiadomo dokąd zmierza. Ich stajnia ewidentnie potrzebowała tytułów, które doprowadzą do klarownych rywalizacji i walk, które mają sens. W roli głównych faworytów też raczej się nie znajdą, głównie przez wcześniej wspomniany tytuł All Atlantic, który może mocno blokować potencjalne programy o mistrzostwa Trios. Miejsce czwarte, The Dark Order. Wydaje się, że jest to odpowiedni moment, by ta grupa w końcu coś osiągnęła poza tym, że kręcili się z Hangmanem, gdy był mistrzem AEW. Dark Order od dawna jest niezwykle popularną stajnią, jednak widać, że od jakiegoś czasu federacja nie ma pomysłu, co z nimi zrobić. Jako tag team nigdy im nie dawano większych szans, prócz pojedynczych walk o tytuły, które zawsze kończyły się porażkami. Wątpię, by jako trójka było inaczej, szczególnie, że Hangman Page zapowiedział, że nie zamierza być z nimi w drużynie, a jedynie ich wspierać w narożniku. Jeśli nie zastąpi któregoś z tej trójki po jakimś ataku, to słabo widzę ich szansę na pokonanie House of Black w ćwierćfinale. Mimo wszystko nie powiem, że nie chcę, żeby jakimś cudem znaleźli się w obrazku mistrzostwa Trios, bo bardzo lubię ich oglądać w programach czy też w Being the Elite. Wręcz przeciwnie, sądzę, że zasługują na chociażby krótki reign z którymś z tytułów, bo szczególnie Uno i Silver są osobami, które po prostu są zabawne i chce się ich oglądać. Miejsce trzecie, Best Friends. Orange Cassidy, Chuck Taylor i Trent Beretta. Razem z Private Party i Dark Order są to jedyne drużyny turnieju miano pierwszych mistrzów tag team, które ich nie zdobyły. Najlepsi przyjaciele od zawsze byli bardzo ważną częścią federacji, mimo tego, że w samej dywizji nigdy nie otrzymali większej szansy. Możliwe, że spowodowała to kontuzja Trenta, przez którą stracił bardzo dużo czasu, co się odbiło w szczególności na Taylorze. Teraz zmienili trochę swoje gimmiki, co może dawać nam nadzieję, że w końcu będą coś więcej warci. Popularność Cassidy'ego nigdy nie spada w środowisku fanów AEW, co daje całej grupie duże nadzieje na sukces, gdyż prędzej czy później powinni te tytuły wygrać. Z face'owych grup tego turnieju z pewnością najbardziej na to zasługują, bo jak Orange niekoniecznie tego potrzebuje, tak Chuck i Trent w końcu muszą coś razem wygrać. Przez ostatnie lata byli zbyt dobrym i zgranym tag teamem, by nigdy nie zdobyli żadnego złota. Miejsce drugie, La Facción Ingobernable, Andrade El Idolo, Rush i Dragon Lee. Meksykańska drużyna w końcu zawitała do mainstreamowego wrestlingu po tym, jak w Ring of Honor mieliśmy ostatnio przedsmak tej stajni. Do tej pory można bez problemu uznać przygodę Andrade w AEW jako nie dość, że nic specjalnego, to jeszcze wręcz coś rozczarowującego. To nie jest to, co chcieliśmy oglądać w wykonaniu osoby w przeszłości kładącej podwaliny pod słynny japoński Los Ingobernables de Japón. Teraz wraz z Rushem i zaskakująco dołączającym do nich Dragonem Lee w końcu ma szansę na poważną wygraną w AEW. Na korzyść La Facción Ingobernable jest fakt, że jest to jedna ze świeższych drużyn w federacji, więc mają czas na zaistnienie w AEW. Niestety, tak jak powiedziałem, w poważnych tarapatach jest właśnie Andrade, który i tak już zdążył przepaść wśród elitarnych. Nie będą faworytami, wręcz bym powiedział, że raczej przegrają w ćwierćfinale z The Elite, a nie poprawia tej sytuacji fakt, że Dragon Lee nie ma podpisanego pełnego kontraktu z AEW. Miejsce pierwsze, House of Black, Malakai Black, Brody King i Buddy Matthews. W podobnej sytuacji co La Facción Ingobernable jest stajnia bardzo podobna do Judgment Day, tyle że House of Black nie jest w aż tak głębokiej pupie co trójka z WWE. Za to moim zdaniem w bardzo podobnej sytuacji do Andrade jest tutejszy lider grupy, czyli Malakai Black, do którego przejścia do AEW wciąż nie mogę się przekonać.
Nie zrozumcie mnie źle, nie oczekuję, że od razu Black będzie mistrzem jak każdy inny. Oczekuję, że będzie się starano go wyróżnić spośród innych gwiazd. Mając tak ogromny roster, Malakai nie wygląda na nikogo innego. A już bardziej mi się podoba Brody King, który jednak ma tę sytuację bardzo uproszczoną przez problem Malakaja z plecami. Ten skład ma niesamowity potencjał. Mafius to jeden z moich ulubionych wrestlerów do oglądania czysto w ringu, czym uzupełnia całą grupę. Buddy z typowo technicznymi, twardymi akcjami, Brody z byciem powerhouse'em i Malakai z byciem liderem tej zgrai. Teraz jednak to King miał największe szanse na zaprezentowanie się, chociażby dzięki walce z Jonem Moxleyem, a ostatnio też z Darbym Allinem. Jako grupa prowadzili rywalizację z Death Triangle, która się niemiłosiernie dłużyła i czuć było, że federacja nie ma na nich pomysłu, powtarzając bez przerwy poprzednie założenia. Sądzę więc, że najlepszym dla nich rozwiązaniem byłoby zdobycie tytułów mistrzowskich, które napędziłyby ich jako kolektyw. Problemem natomiast mógłby być fakt, że Buddy często podróżuje pomiędzy Stanami a Australią. To jednak są mniejsze federacje i jeśli AEW postawiłoby na swoim, to Mafius zostałby tu na znacznie dłużej. Wydaje mi się, że to właśnie oni potrzebują tych tytułów najbardziej, bo oprócz fajnych wejść, czuję, że to już nie jest to, czego fani się spodziewali. I to by było na tyle z mojego rankingu drużyn, które powinny zdobyć mistrzostwa Trios Federacji AEW. Kto waszym zdaniem najbardziej potrzebuje tych tytułów i w ogóle kto jest waszym faworytem w tym turnieju? Dajcie nam znać w komentarzach. Dziękuję wszystkim wspierającym za pomoc w rozwijaniu naszego kanału. Tak więc ja nazywam się Marcel Ludkowski z What is Wrestling. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.